czwartkowe popołudnie na Wroniej odbył się kolejny wakacyjny festyn Wyciągamy dzieci z bramy. Jeszcze w czwartek rano impreza stała pod znakiem zapytania, bowiem pogoda nie dopisywała. W południe deszcz przestał padać, więc festyn zorganizowano. Tradycyjnie dla dzieci przygotowano mnóstwo atrakcji. Uczestnicy zabawy brali udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i konkursach plastycznych. Nie zabrakło malowania twarzy, zabaw na dmuchanych zamkach oraz nauki tańca. Na konia! Jedziemy! Zalopujemy! Lasso! Polka! Jedziemy! Jesteśmy w ogóle zaskoczeni, że żaden festyn na razie po prostu nie można go odwołać i każdy się odbywa, chociaż rano pogoda jest naprawdę fatalna, to jednak przyświeca słońce i wszystkie dzieciaczki mogą się bawić. Każde miejsce tworzy zupełnie tam inny klimat. Większa przestrzeń tworzy zupełnie warunki do takich bardziej zabaw, powiedzmy, rozległych. Mamy możliwości do rozłożenia naszych większych elementów dmuchanych, a tutaj w takim fajnym ogródku, takim placu zabawowym na tym osiedlu skupiliśmy się na tych mniejszych rzeczach i właśnie tak jak powiedziałaś tutaj, bardziej takie integracyjne. Zresztą dzisiaj taka bardzo fajna zabawa, bo mamy gości, kolonie dla powodzi. Między innymi tam zauważyłem, są osoby, między innymi sandomierza, bardzo fajnie się włączają w nasze zabawy, są troszeczkę zaskoczeni, bo u nich tego nie ma. Zobaczyli to u nas po raz pierwszy w Piotrkowie. Wyciągnięte zostały dzieci z bramy, z klatek schodowych i tutaj z tego terenu pięknego, zielonego na ulicy Wroniej. Jakie atrakcje dzisiaj? No dzisiaj cały czas będziemy konkursy z nagrodami, różne formy wypoczynku z nami, a także, tak jak widać za mną, zamki, ściana spinaczkowa, te same co czwartek. Ja podziwiam prowadzącego, świetnie to robi. A dla dzieci jaka atrakcja? A dla dzieci, no widzi pani, wszyscy rozmawiają, wspaniale. To jest potrzebne, nie? Potrzebne to jest bardzo. Bardzo fajnie zorganizowane. Proszę bardzo, uwaga! A jak dla dzieci? No myślę, że się bawią tutaj najlepiej z nas wszystkich. No i bardzo dobrze jest takie coś organizowane, bo dzieciaki mogą się pobawić, poszaleć. Bardzo fajnie jest. A co robicie? Bawimy się. A w co? Malujemy, takie konkursy są bardzo fajne. Jakie atrakcje tutaj dzisiaj dla was przygotowano? Wspinaczkę górską, piłkę nożną, dużo różnych fajnych konkursów. Przypomnijmy, miejskie festyny organizowane są z myślą o tych maluchach, które wakacje spędzają w mieście. W czwartkowej edycji udział wzięły dzieci z terenów popowodziowych, które wypoczywają na terenie powiatu piotrkowskiego i bełchatowskiego. Piotrków się nam bardzo podoba, naprawdę. Jakbyśmy mieli więcej czasu, byśmy mogli jeszcze więcej wycieczek zorganizować, ale po prostu to jest tylko 10 dni, są dzieci, także i tak mają bardzo wypełniony terminarz. Przede wszystkim mają zapomnieć o tym, co ich spotkało. Tak, tak. Jeszcze tym bardziej, że tam jest jakaś alarm powodziowy na ich terenach, bo tam bardzo pada. Także mam nadzieję, że dzieci mogą przez ten czas zapomnieć troszeczkę o tragedii, która ich dotknęła. Współorganizatorem imprezy był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim. W najbliższy czwartek festyn odbędzie się przy ulicy Wysokiej. Deszczowa pogoda i wilgoć sprzyjają komarom, meszkom, a przede wszystkim ślimakom. Takiego ich wysypu dawno nie widziano. Rodzinne ogrody działkowe pod herbem, to tu piotrkowscy działkowicze skarżą się na wysyp ślimaków. Jak mówią ogrodnicy, ślimaki są dużym zagrożeniem dla ich małych upraw. Szczególnie gdy deszczowa aura utrzymuje się przez dłuższy czas. Na działkach mięczaki żywią się tym, co piotrkowianie uprawiają. Przede wszystkim liśćmi kapusty. Dość dużo ślimaków. Nawet na listkach od różnych tamtych roślin, od drzew. Na drzewach sporo jest ślimaków i różne są. No my się nie znamy na tym, nie? Jakie to są tam winniczki czy nie winniczki. Są mi w bardzo dużej ilości, no. Ale zostawiam im spokój i żyją sobie spokojnie. No. W najgorszym wypadku wyrzucę ich na sąsiednią działkę. Bardzo dużo. Teraz już troszeczkę mniej, ale z wiosny było bardzo dużo. Gdzie się by nie weszło, to ich było bardzo dużo. Jak sobie radzić ze ślimakami? No ja to tak podzbierowuję, proszę panią, i kasuję ich, no. Pojawiają się nawet bardzo kolorowe i bardzo dużo. Działkowcy próbują sobie radzić z problemem na różne sposoby. Od drastycznych do mechanicznych czy humanitarnych, polegających na zbieraniu ślimaków wiaderka i wynoszeniu poza teren ogródków działkowych. Każdy zbiera i każdy, tak, każdy rzuca zbiera, na,
Nie zabijamy. Tego nie, to się nie spotyka, żeby ludzie, tego, tylko przerzuca. To nie jest szkodliwe. To trawę rzuci, nie, tam gdzieś. Zbieramy je czasem w wiadereczko, czasem w jakieś inne tam naczynko i czasem wynosimy, wywozimy je tam do śmietnika, czasem zakopujemy gdzieś na boku, żeby po prostu nie jadły roślin. Problem ślimaka w ogrodach, na pewno jesteśmy zdenerwowani wtedy, kiedy pielęgnujemy rośliny, uprawiamy warzywa, czekamy na plony, a okazuje się, że no niestety pewnego dnia jesteśmy rozczarowani, bo część roślin jest zjedzona, nawet nieraz jest bardzo poważna zjedzona. Ślimaki bardzo lubią wszystkie liściaste warzywa, lubią niektóre ozdobne, te, którym najbardziej smakuje akurat sok w roślinach. Są preparaty dostępne, akurat w tej chwili na rynku jest kilka. My mamy w sprzedaży w tej chwili Sakol, to jest preparat firmy Bros. Rozsypuje go się tak, jak zalecenia są na opakowaniu, na odpowiednią powierzchnię. Nie trzeba, nie ma nawet potrzeby sypania tego więcej. To są preparaty o działaniu kontaktowym i żołądkowym w tych miejscach, gdzie jest największe zagęszczenie ślimaków. No, tam, gdzie one mogą sobie swobodnie żyć, no to darujmy im i po prostu niech one sobie pełzają i bywają, a tam, gdzie naprawdę nam dokuczają, no to trzeba by to zastosować. Ślimaków nie brakuje także w samym mieście. Są na chodnikach, trawnikach, przyblokowych ogródkach. Wiele z nich ginie pod butami przechodniów. Na koniec mamy dla Państwa jeszcze dwie informacje. W najbliższą niedzielę o godzinie 17 w Piotrkowie przeprowadzony będzie trening systemu wykrywania i alarmowania. Jak poinformował referat zarządzania kryzysowego, trening będzie polegał na wyemitowaniu jednominutowego meldunkowego sygnału alarmowego. Trening będzie jednocześnie upamiętnieniem 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W poniedziałkowe przedpołudnie w Piotrkowskim Parku imienia Jana Pawła II odbędzie się spotkanie artystyczne pod hasłem Krajobrazy Przyrody. Organizatorzy przygotowali wiele ciekawych zabaw plastycznych. Impreza zakończy się spektaklem lalkowym pod tytułem Nie chcemy w lesie jaguara. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie wiadomości. W imieniu redakcji życzę miłego weekendu. Do zobaczenia.